Bum, 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 bum. Walentynki, święto zakochanych. I dla Was oczywiście, moi drodzy, mamy życzenia nieskończonych pokładów miłości. Mamy też dla Was listę miejsc i wydarzeń pod filmem, w które możecie zabrać swoją drugą połówkę, by się dobrze tego dnia bawić. Ale my dziś i w tym roku wyjątkowo puszczamy oko do tych, którzy mają złamane albo przerwane serce. Dla Was mamy specjalnie przygotowaną sondę antywalentynkową. Uważajcie, bo mogą się w Was obudzić zwierzęce instynkty. Jakim zwierzęciem byłby Twój były, gdybyś mogła go tak określić? O Jezu! Taka sonda antywalentynkowa, zatrzymaj się, powiedz. Nie mam pojęcia. No świnia to chyba najbardziej adekwatne, tak? Piesek, tak. Jakiś piesek? No taki delikatny, dobrze nam było, dobrze się rozstaliśmy, także nie ma problemu. Lemurem? Dlaczego lemurem? Bo był taki bardzo powolny, taki, że no, mało robił. Jakąś małpą, taką... Czerwonym? Może być w czerwonym, bo są złośliwe i wredne po prostu. Jakimi zwierzęciami byłyby Wasze były lub byli, gdybyście mogli ich tak określić? Karaluchem z poznańskiego zoo. Małpą. Osłem. Ślimakiem. No i dlaczego? Ma takie ruchy. Jak małpa. No, dokładnie. Dobra. Moje były obleśne. Myślę, że wężem. Dlaczego? Dlatego, że miała cechy węża generalnie. Jakie to są cechy węża? Narcyzm, jak oszukiwanie, kłamstwa. Jakimś wodnym, bo nie lubię.